Hania, Hania, dzisiaj miało być to losowanie imion, co nie? Myślisz, że zapomniał? Nie, no co ty, raczej nie. Zaraz się zresztą okaże. Poczekaj chwilę. Ok, guys, good morning. From now on, I'll continue in Polish, ok? Dobrze, słuchajcie, zatem mam tutaj kapelusz z losami. Zaczynamy grę. Jej, będziemy losować nasze imiona i robić prezenty, super! Woohoo! Ok, słuchajcie, reguły są jasno określone, a mianowicie losujemy tylko jeden los. Potem nie można oczywiście wymieniać losu, ani zdradzać osobie, którą się ma, że to jej będzie się robiło prezent. Czy rozumiemy? Są tylko dwie zasady, zapamiętajcie je dobrze. No to dalej, zaczynamy? O wow, ale byłoby super wylosować pana Hansa. O ja, ciekawe czy mi się uda. Hania, co myślisz? Byłoby fajnie, chciałabyś go mieć? Chciałabyś go wylosować? Czy ja wiem? Nie wiem, co można by mu kupić. Chyba nie. Okej, Pia, no to będziesz pierwsza. Losuj i nie otwieraj, proszę. A mogę? Nie, nie, nie. Wszyscy zrobimy to razem na koniec. No. No dobrze, no to wszyscy już chyba mają losy, tak? Tak. No to dalej. Na trzy otwieramy. Raz, dwa, trzy. O matko, co ja mogę mu kupić? O nie. O nie, nie chcę wiele zdradzać, ale super wylosowałem, naprawdę. Okej, dzieciaki, nie, 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 ani słowo o swoich losach. Okej, and now we continue in English, so let's go. Okej, szybko muszę schować mój los do plecaka, zanim ktoś zobaczy, kogo mam. O nie, szkoda, że nie wylosowałam pana Hansa, byłoby tak super. Hania, powiedz mi, kogo wylosowałaś, powiesz mi, wiesz, ale Pia, przecież wiesz, że nie możemy tego zdradzać. Tam, Hania, przecież jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami, sobie możemy powiedzieć. No dobra, to na ucho, ja wylosowałam pana Hansa. Co? Naprawdę? Jak go chciałam wylosować? Może się zamienimy, co? Proszę. No ale jak? Przecież nie wolno. Słyszałaś, Pia, ale ja w ogóle muszę już lecieć. Do jutra, pa! Hej, Hania, jak tam w szkole? Co nowego? Hm? A, no, mieliśmy losowanie świąteczne i wylosowałam pana Hansa. Hm. Co? Co proszę? Ale że jak? Co wylosowałaś? Nie rozumiem. No ale tata, no jak, naprawdę nie robiliście tego w szkole? Losuje się jedną osobę, a potem robi jej prezent. I na końcu każdy coś dostaje, no i wtedy można powiedzieć, od kogo się ma ten prezent. Znaczy, komu się robiło. A, ale super. Ale co, co możesz mu podarować, wiesz już? Hania, Hania, dzwoni Pia, chcę z tobą pilnie rozmawiać. Co, Pia? Ale dopiero co widziałeś mi się w szkole. No nie wiem, nie wiem, pojęcia nie ma, masz słuchawkę. Co, Pia? No nie, no mówiłam ci, że się nie zamieniłem. No nie wolno. Może gdybyś miała Dave'a, ale nie, nie, i tak nie, zasady są jasne, pamiętasz? Mówił pan Hansem. O matko, nie wiem czemu Pia tak koniecznie chce mieć pana Hansem. Hej Dave, hej Hania, słuchaj, co tam? Wiesz, byłem u babci i po raz pierwszy piekłem sam ciasto świąteczne, super co? No, naprawdę, wow. Jak ci poszło? Super. Hania, słuchaj, cześć Dave, możesz sobie pójść na chwilę? Muszę porozmawiać z Hanią w cztery oczy. Okej. Okay. Słuchaj, mam super wiadomość. Udało mi się zamienić z Luizą i mam teraz Dave'a. Zamienisz się ze mną zatem na pana Hansa? Proszę. O matko Pia, no dalej Hania, proszę. Ach, no dobra. W końcu sama to zasugerowałam. Okej, okay, zamieńmy się. Jest, super. No dobra, to dawaj ten los. Proszę, to on. Tylko schowaj szybko. Dzięki, wreszcie. Będę musiała się dobrze zastanowić, co mu podarować. Hi, ale super. O matko, a to. Czy to losy z wczoraj? Hej, 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 dziewczyny, stop, stop, stop. Chyba nie wymieniałyście się właśnie losami z imionami z wczoraj, co? Wiecie co? Były tylko dwie reguły w tej grze, żeby nie mówić, kogo się ma, ani nie wymieniać się losami, prawda? Panie Hansom, już więcej się nie zamienimy, obiecuję, ale chciałyśmy tylko porównać losy. Co i jak i w ogóle, wie pan, nie?